Na ekranie widzimy czołówkę audycji. Kolorowe animowane motywy w stylu ludowym, drzewa, kwiaty, pawie pióra oraz tytuł Młodzi zdolni Małopolanie. Ubrana na sportowo nastolatka jedzie na deskorolce. Słychać jej głos. Lubię czuć się potrzebna, ponieważ daje mi to satysfakcję i motywację do przeżywania kolejnego dnia. Dziewczyna zeskakuje z deskorolki i staje przed kamerą. Cześć, mam na imię Natalia i jestem stypendystką województwa małopolskiego. Zdjęcia szkolne Natalii. Mówi Magdalena Bała, mama Natalii. Natalia już od przedszkolnych lat była naszą małą artystką. Rozweselała całe towarzystwo. Brała udział we wszystkich spotkaniach szkolnych, uroczystościach, świętach, obchodach rocznicowych szkoły, konkursach. Odgrywała główne role. A kiedy rozpoczęła już naukę języka polskiego w czwartej klasie, wtedy już widać było, jak ona pielęgnuje i dopieszcza ten nasz język ojczysty. Zdjęcia z występów Natalii. Mówi Natalia Bała, 18-latka. Jest to fajna zabawa nie tylko dla mnie, ale i oczywiście dla oglądających, dla widzów, bo jest to tak naprawdę też dla każdego taka odskocznia od codzienności. Jest to miłe, fajne, a dla mnie naprawdę świetnie spędzony czas i uwielbiam po prostu wcielać się w rolę, zmieniać głos i przebierać się za różne postaci i naprawdę super się w tym czuję. Ja zauważam, że największą frajdę i takie zadowolenie z samej siebie to jej sprawia jednak czynienie dobra dla innych ludzi. My stworzyliśmy żywy łańcuch odblaskowy, żeby zatrzymywać kierowców i dawać im cukierki. Kiedy w szkole angażowałam się w różne akcje pomocy ludziom i nawet zwierzątkom, już wtedy odczułam taką chęć pomocy i wiedziałam, że tak naprawdę w życiu chcę to robić, chcę pomagać ludziom i zwierzętom, bo każdy zasługuje na pomoc. Sam ten koniec, efekt końcowy jest chyba najlepszy, kiedy widać po prostu radość w drugim człowieku i chęć do życia. Uśmiechnięta Natalia idzie łąką wzdłuż pola kukurydzy. Natalię podziwiam za jej wytrwałość, że się nie poddaje i to, że na przykład brała przez całą swoją edukację udział w konkursach, nie zawsze było pierwsze miejsce. Czasem to był tylko udział w tym konkursie, ale się nie poddawała. Natalia z mamą przegląda swoje dyplomy. Nad nauką często spędzam naprawdę bardzo dużo czasu, nawet do późnych godzin nocnych. Wielokrotnie był moment, kiedy po prostu chciałam się poddać, kiedy odczuwałam, że nie dam rady, ale siła i motywacja pchały mnie po prostu dalej w tę pracę, w tę naukę. Naukę umila mi na pewno to, w jaki sposób robię notatki, ponieważ ja uwielbiam po prostu sobie wszystko podkreślać, notować, zaznaczać kolorowymi pisaczkami i w ten sposób szybciej się uczę i umilam sobie ten czas nauki. Uśmiechnięta Natalia przy swoim biurku. Kiedy dowiedzieliśmy się, że Natalia znalazła się na liście osób, które otrzymały stypendium, bardzo się ucieszyliśmy. To było dla nas wielkim zaskoczeniem, tak dla nas, jak i dla samej Natalii. Natalia przegląda notatki. Odczuwałam bardzo silne emocje od wzruszenia poprzez euforię, ponieważ nikt jeszcze nigdy tak mocno mnie nie docenił. I stypendium zmotywowało mnie do dalszej pracy i działania, ponieważ udowodniłam sobie, że to, co robię, jest naprawdę bardzo ważne i warto. A pieniądze, które otrzymałam, przeznaczyłam na laptop i inne pomoce edukacyjne. Bardzo się cieszę, że to właśnie Natalia została wyróżniona spośród tylu dzieci z Małopolski. Natalia przegląda notatki. Marzę o tym, żeby zostać psychologiem dziecięcym, ponieważ chcę pomagać dzieciom w momencie, kiedy one się rozwijają i tworzą sobie swój obraz świata. Mówi Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa. Jesteśmy dumni z naszych małopolskich stypendystów. Ty też możesz zostać najlepszym w regionie. Lista realizatorów obok małego okna z postacią Natalii bawiącej się z kotkiem. Audycja zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.